Cześć. Dobra, mamy tak, vloga, kolejnego vloga, tak, genialny jestem, wiem. Tak, ale dlaczego jestem genialny? Bo po prostu jestem, dobra, nieważne zresztą, tak. Jak wiecie, wy jutro, czyli jutro, po prostu zwyczajnie, będzie live, w sumie nawet dwa live'y, bo będą, jeden live będzie na Twitchu i to będzie z Prisma Architekta, a drugi, jak obstawiam, bo w sumie jakby nie patrzeć, to mi się wydaje, że ten drugi będzie na hitboxie, wiecie, bo z tego co widziałem, ludzie bardziej głosowali na hitboxa, niż głosowali na Twitcha. O, bardzo ładnie, tak, dokładnie o to mi chodziło. Czyż nie, zaraz zobaczymy, czekajcie, jest 74 głosy w sumie oddane póki co, popatrzcie tutaj, o, widzicie, 74 głosy póki co oddane, więcej jest na hitboxa, a mniej na, niestety, Twitcha, znaczy, niestety, no bo chodzi tutaj o to, że na Twitchu jakoś jest mi... Nie wiem, chcę przyzwyczaić ludzi do tych wszystkich streamów z Twitcha. Dlaczego? Bo one po prostu według mnie są, no bo wiecie, no bo kurde, tak jak tak robię tego live'a, powiedzmy, tego streama całego, to wtedy mało ludzi przychodzi. To mnie strasznie wnerwia. Ja bym chciał, żeby przychodziło więcej ludzi, ale nie, po co? Po co mają przychodzić, tak? Skoro potem się to mogło obejrzeć na tym, jak to się nazywa? Na jak to się nazywa, cholera jasna, na YouTubie, prawda? Ale może ja tego nie będę wrzucał na YouTube'a, ha? I co, łysy wam teraz? Nie. No właśnie, więc i tu jest właśnie problem. No ja bym chciał, żeby więcej ludzi oglądało, bo w sumie nie podoba mi się streamowanie dla, nie wiem, 10-15 osób, bo nie ma fanów, bo ludzie nie piszą w komentarzach tak jak piszą, jak jest, powiedzmy, ich 80, powiedzmy, prawda? Albo nawet 50, no to wtedy jest o wiele więcej komentarzy, o wiele więcej fanów dla całego tego streamera, prawda? No tak, no nie powiecie mi, że nie. Tym samym fajnie się czyta komentarze, ale jak nie ma komentarzy, to się ich fajnie nie czyta, bo wtedy ich nie ma, prawda? Logiczne, tak samo jak publikuję normalny filmik i jest, powiedzmy, tam 1000 wyświetleń, a 20 albo 30 komentarzy, a bym chciał, żeby było, powiedzmy, 60 albo 70, żebym mógł sobie poczytać, co tam ludzie piszą i co myślą, prawda? Nie? Po co? Po co? Po co wyrażać swoje zdanie? Po co? Pewnie mają jakieś gówniane zdanie, nie wiadomo, cholera jasna, a ja bym chciał się dowiedzieć, ale nie, po co? No dobra. Tak, jeszcze co mogę powiedzieć od siebie. Albowiem w wtorek 13. Jezu, to jest pechowy dzień, ja pierdzielę. O, masakra, dobra, ale 13. idę na wyrwanie zęba. Tak, dokładnie. I nie jest to zwyczajny ząb, ponieważ jest to ząb mądrości, który rośnie mi tak. No tak, w przeciwieństwie do drugiego zęba, więc to nie jest zbytnio fajne. Ale nic na to nie poradzę. I w przyszłości mogę mieć problemy, jeżeli chodzi o tego zęba, że będzie mi, powiedzmy, jego unie, takie zęby się jest trudno wyleczyć, bo one są tak wiecie, tak strasznie z tyłu i to w sumie boli nawet jak dentysta grzebie tam z tyłu w zębach, powiedzmy, gdzieś albo coś, bo jest mało miejsca i tyle. Więc szczerze nawet się cieszę, że go wyrwę. Bo wiem, że nie będę miał potem problemów z tym zębem. Znaczy, no, już, jak już go nie będzie, no to raczej, że nie będę miał problemów, prawda? Ale po prostu go nie będzie, tak? No i póki co mam to darmowe, znaczy, no, bo się umówiłem, jak jeszcze miałem 17 lat, jakiś miesiąc przed urodzinami się umówiłem na wyrwanie zęba. Normalnie by to pewnie kosztowało parę tysięcy, albo parę, no, sama wizyta kosztuje, sam przegląd na niej kosztuje chyba 5 albo 4 stówy, więc to jest jednak coś, prawda? A tak od 18 jest wszystko za darmo, więc warto było korzystać ze wszystkiego. Więc tak, no ale no cóż, no więc w sobotę, znaczy we wtorek ani nie pójdę do szkoły, ani nie będę mógł po dentyście nic robić, bo takie są, nie wiem, bo mówią, że trzeba odpoczywać, jak się takie coś, jak przetrwałem kanałowe leczenie, to raczej też przetrwam, prawda? Ile to znieczulenie dadzą i nic nie poczuję, że będą w ogóle wyrwali, to prawda, jest to cały ząb i to jeszcze ząb mądrości, więc będę może powiedzieć, że będę głupi, ja wiem, nic nie był. No dobra, nieważne zresztą, no. Więc właśnie, więc takie no trochę to dziwne będzie, no. Ale dobra, wiecie co, zagłosujcie na tym czymś, zagłosujcie na tym, dajcie swoją opinię, gdzie chcecie tego live'a i... Tak, i to w sumie chyba tyle, wiecie, więc ja się z wami żegnam. Na razie, cześć i pa, i widzimy się w następnym vlogu, który nie mam pojęcia kiedy będzie, ale raczej jutro. Więc na razie, cześć, pa, 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 pa. I teraz wyłączę za 3, 2, 1, 0, już.